Pracownia Nizio Design International działa w Warszawie od 2002 roku. Założyłem ją po powrocie do Polski z Nowego Jorku. Tam najpierw studiowałem, a potem pracowałem jako architekt. Od tego czasu tworzymy przestrzenie publiczne, muzea, galerie. Projektujemy też budynki komercyjne, wnętrza prywatne i biurowe. Zbudowaliśmy znakomity kreatywny team, ponad 30-osobowy zespół specjalistów. Jesteśmy bodaj jedyną w Polsce pracownią, która w dużej skali łączy architekturę, scenografię i wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych. Eksplorujemy historię. W niej odnajdujemy punkty zwrotne i zdarzenia, które inspirują nas do artystycznych działań. Każda architektoniczna realizacja jest efektem wielomiesięcznych przygotowań, prac projektowych i szerokich konsultacji. Zawsze analizujemy kontekst miejsca i to, jak on wpływa na kształt i funkcję obiektu. Niektóre projekty przyjmują formy rzeźbiarsko-architektonicznych pomników, które przywołują ważne karty naszej historii. Fascynuje mnie łączenie szlachetnych materiałów, nietuzinkowych form i technik. Niezależnie od wielkości powierzchni, jaką realizujemy, zawsze dbamy o najwyższą jakość, pierwszorzędne materiały i pieczołowicie dopracowane detale. Zawsze mamy pod kontrolą każdy centymetr i chcemy go wykorzystać tak, by jego merytoryczna i techniczna zawartość pozostawały na najwyższym poziomie. Mam ogromny szacunek i zaufanie do rzemieślniczej tradycji wypracowania faktur i detali. Nizio Design International należy dziś do ścisłej czołówki pracowni architektonicznych w kraju. Może się poszczycić uznaniem na arenie międzynarodowej. To zasługa naszego systemu pracy oraz doświadczeń zdobytych podczas realizowania najważniejszych i najpopularniejszych w Polsce obiektów. Nasze realizacje i przyznane im nagrody mówią same za siebie. Jakość, solidność, innowacyjność w projektowaniu dla kultury i tworzeniu obiektów komercyjnych to wartości, którym Nizio Design International hoduje od początku swojej działalności.